No i siemanko moi drodzy, dzisiaj trochę niestandardowo, bo zaczynamy w kuchni, przy laptopie, przy kawce. Przed chwilką nagrywałem dla Was materiał odnośnie tutaj glutenu i eliminowania go ze swojej diety, bo coraz więcej osób to robi. No jest to niestety błąd, ale wszystko będziecie mieli w materiale. Nie chciałem go tutaj wrzucać do vloga, bo uważam, że dużo osób chciałoby wejść tutaj i obejrzeć typowo taki merytoryczny materiał, a nie na przykład mnie w różnych tutaj sytuacjach, na przykład z treningu czy w inny sposób. Teraz dostałem właśnie tutaj, pisuję na raporty, dostałem wiadomość od Agnieszki, z którą współpracujemy już ponad pół roku. Na początku zaczynaliśmy tutaj na diecie z węglami, potem zmieniliśmy to bardziej na carb loading, czyli posiłki białkowo-tłuszczowe z węglami. Zaproponowałem Agnieszce to rozwiązanie, bo byliśmy tutaj na redukcji, ta kaloryka była troszeczkę mniejsza, aby nie odczuwała tego głodu. Ostatnio weszliśmy teraz z powrotem na masę, redukcja dobiegła końca. Agnieszka tutaj zaproponowała, że chciałaby spróbować wrócić do węglowodanów. Minął miesiąc czasu, no i teraz może przeczytam Wam wiadomość, jakie są tutaj odczucia Agnieszki, gdzie zawsze była na węglowodanach, potem weszliśmy tutaj na tłuszcze, teraz wróciliśmy z powrotem na węglowodany. Także przeczytajcie, posłuchajcie. Siemanko Mariusz, od takiego czasu się zastanawiam nad tym, dlaczego kilka razy pod rząd miałam, także podczas treningu, gdy robię już cardio, to tak naprawdę zaczyna mi brakować energii. I w sumie zaczęło się to dziać, odkąd jednak weszłam na wyższe węgle niż tłuszcze. Myślałam nad tym dzisiaj całą noc. I chyba jednak moja energia była lepsza i lepiej gospodarowana, gdy przed treningiem albo w ciągu dnia jadłam więcej tłuszczy niż węgli. Ostatnio w ciągu dnia również mam mniej energii i właśnie dzieje się to od miesiąca. Teraz chodzę pełniejsza na tych treningach, pod koniec nie mam jednak tyle powera, gdzie wcześniej tego nie było absolutnie. Kolejna wiadomość również opisała tutaj, że nie ma różnicy, jeżeli chodzi o objętość posiłków. Czy spożyję tutaj posiłek na talerzu białkowo-tłuszczowy, na przykład mięso z warzywami, czy na przykład kawa kuloodporna, gdzie objętościowo no jest to po prostu wlewane w nas. Drugi minus takich węgli to, że serio w ciągu dnia nie ma tyle energii. Nie chodzi już tutaj o motywację, ale normalnie organizm czuje po sobie, że jest wyspana, no ale nie ma tego czegoś. Brakuje jej tu po prostu motywacji, jakby chęci do pracy. No i zauważyła właśnie to, odkąd weszliśmy na wyższe węgle. Ponadto sylwetka troszeczkę jest za mgłą, no ale to jest, że normalna, węglowodany wiążą tutaj więcej wody. No napisałem Agnieszce, że oczywiście jest to prawda. Energia z węglowodanów jest tutaj krótkotrwała. Dostarcza nam ten energii, następuje wyrzut insuliny. Teraz jeszcze w zależności, czy spożyjemy węgle złożone, czy proste, bo to też ma bardzo duże znaczenie. Po złożonych ta energia jest uwalniana bardziej stopniowo, po prostych wiadomo jest to ten wyrzut dosyć mocny, ale w efekcie 3 godzinki powiedzmy i łapie nas głód, dlatego przy posiłkach węglowodanowych lepiej jest ich prowadzić 5, nawet i 6. Jeżeli chodzi o posiłki tłuszczowe, nie ma tego wyrzutu takiej insuliny, dlatego jest ona cały czas stopniowo uwalniana, ta energia nasza, no i w ten sposób czy powiedzmy mija 4 godziny czy 5 godzin, nie ma spadków tej energii. Jedyne co możemy zauważyć to po prostu odczuwalny głód, ale nie spada nam ta energia po posiłkach właśnie białkowo-tłuszczowych. Dodatkowo jeżeli chodzi o sylwetkę, no to jasne, jest ta różnica, że na posiłkach białkowo-tłuszczowych nie będzie zatrzymywane tyle wody w organizmie, dlatego ona będzie bardziej widoczniejsza, no ale tym akurat się tutaj nie musimy wzorować. Dodatkowo również napisałem Agnieszce odnośnie właśnie tych kalorii, że spożyte powiedzmy 600, posiłek 600 kalorii, kilokalorii na przykład z węglowodanów, a spożycie z tłuszczy, objętościowo te posiłki się mega różnią. Z węglowodanów będzie to tyle powiedzmy, z tłuszczu tyle. Jeżeli chodzi o węgle, po posiłku będziemy czuli sytość, jasne, wypełnienie żołądka, ale 3 godziny łapie nas głód. Po posiłku białkowo-tłuszczowym nie odczujemy od razu tej sytości. Sytość przyjdzie po 20 minutach. Będziemy czuli już się na jedzeniu wtedy, no ale potrzebujemy około 20 minut. No ale ten posiłek, tak jak powiedziałem wcześniej, 5-6 godzin czujemy głód, ale nie spadek tej energii. No i tak to mniej więcej wygląda. No i teraz jeszcze Agnieszka odpisała, że właśnie ma bardziej łaknienia na cukry, stara się wrzucać tutaj w te węglowodany, też przetworzone rzeczy. No ale potem brakuje na końcu dnia tych kalorii, bo też tutaj bazujemy częściowo na aplikacji. No i tak to właśnie mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o sprawę tutaj posiłków białkowo-tłuszczowych, białkowo-węglowodanowych, no i całe te diety. Dlatego uważam, że taka dieta carb loading na przykład, gdzie jest to wszystko zrównoważone, dwa posiłki tłuszczowe, dwa z węglami, sprawdza się super.
Oczywiście nie u wszystkich, bo są osoby, na przykład ektomorficy, szybką przemianą materii, gdzie te węglowodany naprawdę robią dobrą robotę i przy budowaniu masy mięśniowej sprawdzają się świetnie, jeżeli ktoś nie ma problemów tutaj z insuliną, z glukozą. Aczkolwiek, jeżeli ktoś trenuje dla siebie rekreacyjnie, no to polecam właśnie tutaj rozwiązanie diet, gdzie te tłuszcze są na dosyć również wysokim poziomie. Dobra, koniec tego gadania, ja dopijam kawkę, no i lecę na trening, dzisiaj Was zabieram, poleci hipertrofia dołu, także zobaczycie, jak wygląda mój trening, bo tego jeszcze Wam nie pokazywałem. Także lecimy teraz na trening. Chodzi o dzisiejszy trening, jestem naprawdę zadowolony. Miałem nagrać Wam mały voiceover, no ale niestety nie mam mikrofonu, a dźwięk z MacBooka no nie jest aż taki czysty, także trochę by to zepsuło całą jakość. Postanowiłem po prostu dać tutaj teksty pod każdym ćwiczeniem. Była to hipertrofia tutaj z treningu nóg, także możecie zobaczyć, jak wyglądał kolejny dzień z mojego planu, a następne oczywiście w kolejnych vlogach. Teraz zabieram się za... To jest to właśnie ptasie mleczko, o którym Wam mówiłem. Jeżeli chcecie, dajcie znać, 3-4 składniki, nagram dla Was przepis. A dzisiaj powstanie coś nowego w kuchni. Standardowo rano siedzę przy komputerze, przeglądam raporty. Coś mi się tam rzuciło w oczy, jakiś przepis. No i kliknąłem w jedną, drugą, trzecią stronę. No i standardowo mnie przekierowało na jakiś tam przepis. No i co zrobił Jankes? Poszedł do sklepu. Po co do sklepu? Po produkty. Po co produkty? No bo trzeba oczywiście przetestować ten przepis. Co to będzie? Kurczę, w sumie Wam pokażę. Nie wiem, jak to nazwać tak naprawdę. Jakieś szyszki? Coś takiego. Jeżeli chodzi o składniki, no to będzie się to składało z daktyli suszonych. Tutaj mam wstać grocha, całą paczkę. Wrzątek, ziarna ekspandowane. Ja użyję orkiszowych. Dodatkowo odżywka, olej kokosowy, także w sumie 5 składników. Za chwilę polecimy z tym przepisem, tylko najpierw dokończę to jedzenie, bo jestem mega, mega głodny. A, i zaleję tak tyle, bo trzeba je zalać wrzątkiem i chwilę odczekać. Także widzimy się za chwilę. Dobra, to lecimy z tym przepisem. Według autora powinno się to moczyć pół godziny, ale już widzę, że jest miękkie, także nie będę czekał. Dodatkowo, według niego, powinno się rozpuścić olej kokosowy. Nie wiem tak naprawdę po co, jeżeli ta woda jest gorąca, więc się sam rozpuści. Odżywka czekoladowa. A widzicie, zrobiłem Was. Firmy nie zobaczycie. I dodatkowo ryż.
Nie będę Wam już pokazywał tutaj przygotowania, bo nie chce mi się tego aparatu tutaj przestawiać światła, a w tej kuchni jest po prostu to beznadziejne, więc nic byście nie zobaczyli. Także teraz do miski, do tych daktyli daję olej kokosowy. No tylko jest właśnie małe, ale powinienem go dać około 30 gramów. Niestety w moje makro się to nie wpasuje, więc poleci 10. Nie wiem, czy się to po prostu później zetnie, bo po zrobieniu wkładamy to do lodówki. No ale to wszystko zobaczycie. Dobra, do daktyli wrzucam teraz 10 gramów oleju kokosowego i wszystko jadę tym zajebistym blenderem. Jednak chyba było trzeba poczekać chwilę, bo te daktyle nie do końca się zmiksowały. Tylko taka jedna mała uwaga. Nigdy nie próbujcie miksować w takim miejscu. No niestety, ale moja kuchnia nie wygląda teraz za ładnie. Przekładajcie w takie coś wyższe, bo pryska niesamowicie. No ale człowiek się uczy na błędach, także nie ma co. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj mamy jedną miskę. Tutaj mamy drugą miskę. Bo kto wie, zawsze ktoś może wpaść. Także nie myślcie tylko o sobie. Jeżeli chodzi o konsystencję, jest coś takiego, ale w smaku Wam powiem, bomba. Już bym mógł to takie zjeść. No ale objętościowo kiepsko to wygląda. Teraz powinna lecieć odżywka białkowa, tylko się zastanawiam, bo jest takie mega, mega słodkie, że tragedia. No ale nic. Sypiemy teraz. Sypiemy? Chyba sypiemy. Orkisz. No i odżywkę białkową, ale tylko odrobinę. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Potem leci do lodówki, ale jeszcze Wam pokażę, jak będzie zrobione. No i skończyłem, moi drodzy. Upaprane salutki, ale jest to mega. Nie wiem, czy pamiętacie z dzieciństwa. Oblizywanie palcem. Kurczę, jakby Wam to pokazać. Dobra, patrzcie. Niech stracę. Nie, no naprawdę jest petarda. Powiem Wam, smaku już wymiata. No i nawet to wszystko twarde, zbite wyszło. Także będzie ciekawie. No test smaku niestety potem, jak się trochę stwardnieje. Może jeszcze teraz na koniec zdejmę aparat, Wam pokażę. Jeżeli Wam się podobają moje materiały, standardowo zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania, no i udzielania się w komentarzach. Czy chcecie więcej takich przepisów? No nie ukrywam, lubię eksperymentować, a jeszcze bardziej lubię się z Wami tym dzielić. Także teraz to leci do lodówki, no i potem kosztujemy.